Cześć, witajcie! Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. Jesteśmy na serwerze testowym, który został otwarty w piątek 13 kwietnia. Włoska linia, tak? Włoska nacja jest tutaj do testowania. Możemy sobie pograć czołgami włoskimi. Ja wybieram na pierwszy materiał serwera testowego właśnie włoską maszynę. Jeszcze nią nie grałem, więc jak zwykle będą to pierwsze wrażenia. Pierwszy kontakt z tymi pojazdami. Najpierw najważniejsze parametry zobaczmy w garażu, czyli parametry działa. Czas skupiania 2,3, celność 0,34, czyli celność całkiem fajna. Ten czas skupiania teoretycznie mógłby być lepszy. Zobaczymy, jak jest ze stabilizacją. Świetna penetracja, 268 penetracji na pocisku zwykłym, 330 na pocisku premium. Są to hity, podstawowe pociski to są APCR-y. Średnie uszkodzenia na strzał 360, warto tutaj zwrócić uwagę, że nie wynosi to 390 jak zazwyczaj na medach 10-tierowych, tylko 360. Oczywiście mechanizm włoski, jeśli chodzi o ładowanie, 9 stopni depresji działa. HP-ków mamy 1900, średni DPM z zestawieniem takim z bio, racjami bojowymi wynosi 2730. Zrobiłem sobie załogę trzyperkową, bo pewnie z taką załogą będę chciał tutaj grać. Zastanawia mnie, że nie widać tutaj czasu przeładowania pomiędzy pociskami. Nie ma, ile on wynosi, więc nie wiem, dlaczego tak jest. Pojedźmy sobie bitewkę. Oczywiście, tak jak mówię, jest to serwer testowy, pierwsza jego faza, więc do wprowadzenia tych pojazdów na zwykły serwer, do kolejnej aktualizacji, wszystkie parametry tych czołgów mogą ulec zmianie, dlatego należy wziąć na to poprawkę. Poza tym też serwer testowy ma to do siebie, że on nie odzwierciedla tak naprawdę w 100% możliwości danego pojazdu. Jest tutaj też, lata praktycznie tutaj sam gold, jest troszkę inna specyfika graczy. Poza tym część osób takich jak ja na przykład skupia się na sprawdzaniu pewnych rzeczy, czyli na przykład jak ten czołg jeździ, jaki ma rozrzut, działa, jak ta stabilizacja wygląda. Zresztą pożyjemy, zobaczymy. Wiadomo, że tych Progetto teraz będzie od groma, tak, tych 65, dlatego że każdy chce to sprawdzić i nie ma co się dziwić, no po to są serwery testowe i te ich pierwsze wczesne fazy, jak możemy pograć, jak ludzie się pierwszy raz logują, no zazwyczaj tak wyglądają, że głównie grane są nowe maszyny, potem troszeczkę się to zmienia, ale tylko troszeczkę. Zastanawiam się, czemu Wargaming nie umieścił danych a propos tego czasu przeładowania pomiędzy pociskami. Oczywiście wiadomo, że najkorzystniej będzie, jeżeli mamy załadowany cały magazynek, odpowiednio strzelać, czyli czekać, jak na przykład będziemy mieli już cały magazynek załadowany, no to wtedy ładować, strzelać po dwie pestki, tak, czasami może po trzy, ale no na pewno od razu nie wywalać się z całego magazynka, bo jednak ten czas ładowania będzie wtedy dłuższy. 360 na strzał, ale już możemy zaobserwować, że no będzie tutaj, mamy tutaj cztery pestki w tym magazynku, więc to jest całkiem fajna sprawa. Jeździ to nawet spoko, ponad 60 km na godzinę. Ten start taki troszkę muwaty, sprawdzimy zresztą sobie, jaki tam jest stosunek masy do mocy, ale nie jest źle. Jest dość długa wieża, dość masywny ten pojazd jest. Chciałbym tutaj troszkę wykorzystać. Się zaczyna. Uroki pięknego. Czy się bardzo ten serownik... No, trochę się... Jest trochę rozrzucony, nie oszukujmy się. Ta stabilizacja nie jest na najwyższym poziomie. Zwłaszcza, że mam tu też racje bojowe, warto na to zwrócić uwagę. Dobra, nic sobie tu nie zrobię, bo mi się będzie gibał ten w tej 268, więc... Trzeba się po prostu stąd ulotnić. Mamy uszkodzenia po asyście. No zobaczmy, tak? To jest na... No, troszkę trwa, jak widzicie, ten czas. Jak zrzucam, jak kręcę wieżą, no to do takiej... Do pełnego skupienia są dość duży. Zwłaszcza, że mówimy tu o 10 tierze. 2,3 to jest na ogół...
taki czas skupiania, powiedzmy, na premkach ósmotierowych, a tu jednak, no jednak to trwa, jest to zauważalne, więc... Dobra, strzelmy jeden pocisk. 2,7. Widzimy, tyle wynosi czas przeładowania pomiędzy pociskami. Długo. To jest, znaczy długo, to jest tak też jak na przykład IMX 50-100, ale jakby był 2,5 sekundy, to też na pewno by grało się przyjemniej. Więc całkiem spory rozrzut i 2,7 przeładowanie. Dobra, a strzelmy. Ale no nie rozwalił mi się ten celownik podczas strzelania aż tak bardzo. Zobaczmy, skupię sobie znowu. Poczekam, tylko aż jeden pocisk przeładuje. Rozrzucił się. Skupiamy. No praktycznie jest to o tyle pomyślane, te parametry tutaj. Jeżeli zauważyliście, że... Aha, rykoszet. Że czas przeładowania następnego pocisku jest równa się z tym czasem, który mamy do skupienia ponownie celownika. Jeszcze raz wam to pokażę. Patrzcie, strzelam, rozrzuca się celownik, skupiamy. Cyk. Może tam ciut, może ciut lepiej. Dobra, niech on tutaj się... Oj, to było niedobre. Oczywiście nie patrzcie też na wyniki, jakie tutaj wykręcam, bo mi przede wszystkim zależy na tym, żeby pokazać wam pewne cechy tego pojazdu, tak? Czyli właśnie jak się porusza. Dobra, wystartujmy. O, jak widzicie, no dość mułowaty, jeśli chodzi o start. Nie ma takiego na pełnej. No i ten czas... Czas trochę trwa. Oddam dwa strzały. I niech się nam doładowuje. Ciekawy jestem, jak Wargaming podejdzie właśnie do tych danych, czy coś jeszcze będzie zmieniało, bo tak jak mówię, 2,7 i całkiem spory rozrzut, no jest to dość zauważalne. Prędkość maksymalna całkiem niezła, ale też ten... No... Jadą nas tu dobić. Oddam jeden pocisk i sobie będę przeładowywał. Dobra. Najgorzej, że tam jest ta Algida gdzieś. Na pewno ta nowa mechanika jest czymś fajnym. To akurat mnie cieszy, że mamy jakieś urozmaicenie w grze, że coś nowego nam się pojawi. Dziewięć stopni depresji to jest też dobry wynik. Ojej, wing. Dobra, jeden sobie zostawię, żeby szybciej trochę przeładowywać. Wystrzeliłem 3 peski, z czego jeden ding. Czekałem, aż ktoś tu z sojuszników mi pomoże, żeby jeden pocisk sobie móc na spokoju nie zmarnować, tylko sobie zostawić, tak? Jest Algida. A niestety się koleś schował, chociaż... No i niestety dostałem 2600, więc wynik nie jest jakiś rewelacyjny, ale ten 360 na strzał przy czasie przeładowania pomiędzy pociskami 2,7. To już wolałbym 390 na strzał, szczerze mówiąc. No nic, zobaczymy. To jest pierwsza faza tego serwera, tak? Ciekawy jestem, jaki będzie odzew wasz, ogólnie społeczności WOTA, co wy sądzicie. Też nie chcę się wypowiadać po jednej bitwie, tak? Czy tam nawet po kilku bitwach, bo zaraz wyjdzie, że chciałbym pewnie czołgu jakiegoś niesamowicie dobrego i logiczne, że jakimś czołgiem gramy, to chcemy, żeby był on jak najlepszy. Ale wydaje mi się, że ten czas celowania przy tym rozrzucie działa i czas ładowania pomiędzy pociskami przy średnich na strzał 360. Nie wiem, czy to jest idealnie zbalansowane. Może przy innych rzeczach ten czołg byłby totalnie przegięty. Ciężko mi stwierdzić. Dlatego czekam na wasze komentarze. No i przegraliśmy 11 do 15. Łyczek kawki. No to akurat nie jest problem, że tam się przegrało. No bo już mogliśmy
kilka ważnych rzeczy zaobserwować, tak? Ten mułowat start też, przynajmniej takie mam wrażenie, może mylne. Prędkość maksymalna niezła, ale tak, żeby z buta wystartować. No wiadomo, że to też nie light. Ja ostatnio też sporo lightami grałem. Trzeci wynik uszkodzeń. Nie mam konta premium, ale to nie ma znaczenia, bo sobie nie wydłużałem. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. No pancerz lipa, nie? 50, 40, 25, chociaż to nachylenie czasami powoduje, że będziemy mogli coś z kątami podziałać. Na wieży 120, 40, 30, trochę lepiej. Moc na tonę 18,5, to nie jest źle. Nie ma też nie wiadomo jakiego szału, ale nie jest tragicznie. Dobra, pojedziemy jeszcze jedną bitwę. Też nie chcę, żeby te filmy były zbyt długie, bo ogólnie materiały z serwera testowego mają pokazywać Wam tylko zarys danego pojazdu, tak? Jaka jest koncepcja, jakie jest moje wstępne wrażenie, w sensie co uważam, że jest dobre, co mogłoby zostać poprawione. Wiadomo, że gdybyśmy mu zmniejszyli tą, poprawili stabilizację, zmniejszyli czas przeładowania pomiędzy pociskami, no to znacznie byśmy właściwości bojowe tego pojazdu podnieśli. Teraz pytanie, czy wtedy nie przesadzilibyśmy i nie byłby zbyt dobry. Ale z drugiej strony też nie może być wprowadzana linia za słaba, no bo nie będzie atrakcyjna do ekspienia. Dobrym przykładem jest na przykład linia chińskich TD-ków, która została wprowadzona do gry, ale jak popatrzymy na randomy, to tych chińskich TD-ków tak naprawdę za wiele nie ma, no bo one nic ciekawego nie wnoszą, nie budzą zainteresowania graczy, więc po co je robić, po co nimi grać, tak? Nie ma co się dziwić, że ludzie grają czołgami dobrymi, bo każdy chce grać dobrą maszyną. Więc to jest normalne. Dobra, mapa Malinówka jest mapą, którą lubię. Oczywiście, no wiadomo, po tyle Progetto to też troszkę będzie się grało inaczej. Ale zobaczymy. Akurat tutaj te mapy ładują mi się dłużej, ponieważ klienta z serwerem testowym nie mam zainstalowanego na dysku SSD. I to od razu daje się we znaki, ale i tak spokojnie wystarcza, żeby się do bitwy załadować. No i cóż, Janusz, jakby to powiedział Grzesiek. Wygląda dość śmiesznie, chociaż wydawało mi się po tych screenach, że będzie ładniejszy, a tak jakoś nie wydaje mi się taki jakiś najpiękniejszy, moi drodzy. Daleko mu do piękności STB-1 czy Leoparda I. No wie, że ma taką jakby wałkiem przez łeb dostał i ktoś to i rozwałkował trochę ciasta, może na makaron. W końcu to Włosi, nie? Pasta, spaghetti. Dobra. Jasem netoperek. No już tu podjeżdża bat, który zaraz zepsuje zabawę. 0-2. Trochę szmutno. No nie jest dobrze, ośle. Dobra, spróbujmy się stąd przestawić. No też jesteśmy dość duzi, więc ciekawe jak z kamuflażem tego pojazdu będzie. Patrzcie właśnie jak się zbieram. No nie odchodzę jakoś bardzo, bardzo szybko. Może on ma z oporami gruntu jakieś problemy, nie znam wartości tych oporów do gruntu. Nie wiem też oczywiście jak będzie spaleniem się tego pojazdu, tak sobie zarzuciłem racje bojowe, no. Coś musi być nie tak, bo jak widzicie, niby ponad 60 km na godzinę, cały czas trzymam pedał gazu w podłodze, a on tak jedzie. Tak se. Okej, górka. Górka stracona, to sobie trochę pokampimy, bo już nie widzę. Chociaż ja wiem, czy stracona, trzeba zobaczyć, czy coś jeszcze. Dobra, jest. Na gęsi. 2, 3, czy oddam jeszcze jedną? Tak, oddałem, dlatego że zależało mi, żeby go skończyć. Nie powinienem niby strzelać całego magazynka, ale w tej sytuacji było to dość ważne. Może teraz jeszcze go... I to jest właśnie fajne. Długo trwa ładowanie tej pestki. Ajajaj, ding, cholera. Dobra. To teraz już jest bardzo źle. Chciałem bardzo mocno skończyć tego przeciwnika, póki był na spocie. Żeby była lufa, niestety się nie udało.
Trzeba się wycofać, oni nas tutaj zaraz raszną i będzie źle. Nawet bardzo źle. Bo puszują nas konkretnie. Jak widzicie. Dobra. Nie jest dobrze. 3 do 7, kolejna porażka. Ją nam szykuje. Wszyscy pojechali w stronę bazy wroga. Cały ten sektor jest odpuszczony. Ja się też trochę wycofam. Poczekam, aż ten Super Conqueror dostanie spota. Chyba, że ja wcześniej dostanę spota od czołgów zjeżdżających z górki. O, jest. Dobra, mam bata już. Czekam. Nieważne, liczyłem jeszcze, że to będzie inaczej wyglądało. No nic, dwie porażki. Tutaj za wiele się nie nastrzelałem. Nasi stwierdzili, że pojadą wodą. Nic z tego nie wyszło. Dobra, dogram jeszcze może jedną bitewkę mimo wszystko i zobaczymy, więc tutaj nie będę waszego czasu zabierał, spotkamy się w kolejnej bitwie. Dobra, tym razem dostaliśmy mapę Ensk. Andiamo! Nie jest to mapa oczywiście idealna dla meda, ale przy tej ilości projektu i wszystkiego to nie ma znaczenia. No tu już jest troszkę lepiej z tym startem. Ale też dupy to nie urywa. Sporo ludzi pojechało do miasta, my sobie będziemy tą stroną inną. Jedzie z nami Krani, jeszcze kilka pojazdów. Ciekawy jestem opinii właśnie moich widzów, którzy też będą grali na serwerze testowym, jakie są ich wrażenia, jakie są wasze właśnie wrażenia na propos tego projektu, tej dyszki. Dobra. Jej, tam jak czerwono w mieście. To jest zły, zły Mateusz, nie wyłączył Messengera, już wyłączył. Jestem nieprofesjonalnym człowiekiem, jak zwykle zresztą. Dobra, mamy 268 tam. Ja mam spota, oczywiście nie będę chciał oberwać, bo nikt nie chce oberwać. I tak 268 zatrzyma. O, strzel, Marian. Albo może, o. Jezu, jakiego to ma muła przy starcie. Dobrze, strzeliłem swojego. No kurna. Dobry jestem. Dobra, ja mam więcej hapsów, to mogę przyjąć. Strzelaj! Strzelaj, misiek! Uparte bydle strzeloć nie chce. No to nie. Gęś. Dobra, niepotrzebnie. Drugi raz strzeliłem. Przepraszam oczywiście tego gracza, w którego strzelałem za pierwszy. Wydawało mi się, że raczej w niego nie powinienem trafić, a jednak. Na szczęście do kuchu serwer testowy. No i zanim przemieścimy się spokojnie, nam się to doładuje. Mamy tu Isela 7 i następnego Progetto. Jadę szerzej. Po Isela. Dobry. Dobra, fart. Teraz sobie doładujemy pociski. Niestety niewiele hapsów mi zostało, ale może nie zginę.
Źle. Jeszcze gorzej. Ale dobra, chociaż będzie wygrana. No i dobra, tak to wygląda, moi drodzy, szybkie, w miarę trzy bitewki. Mam nadzieję, że ten taki pierwszy kontakt z nową włoską dychą wam pokazałem, tak? Zwróciłem uwagę na pewne aspekty, teraz czekam na wasze opinie, na to, jak wam się gra, jakie są wasze odczucia, no i oczywiście zobaczymy, co dalej Wargaming z tymi pojazdami będzie robiło, tak? Czy będzie zmieniało parametry, coś buffowało, coś nerfiło. A u mnie na kanale możecie spokojnie jeszcze spodziewać się w przyszłości materiałów z 9 i z 8. Te pojazdy chciałbym jeszcze na kanale zaprezentować. No tutaj 1700 tylko uszkodzeń. Na razie uczucia mam mieszane, ale to są pierwsze bitwy. Poza tym też główny serwer będzie prezentował się troszeczkę inaczej. Czekam, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. To tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Jeżeli go obejrzałeś, to pamiętaj, nie bądź klocem i go oceń, zostaw łapkę w górę lub łapkę w dół. No i koniecznie też, jeżeli obejrzałeś ten materiał, to poświęć jeszcze troszkę czasu i zostaw komentarz po sobie, bo dzięki waszym komentarzom moje filmy mają szansę docierać do szerszego grona odbiorców. Trzymajcie się, cześć!